Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Niemal 10 milionów złotych, tyle wynosi suma roszczeń w sprawach przeciwko Telewizji Polskiej za materiały wyemitowane w latach 2016 a 2023. Powództwa osób i instytucji dotyczą naruszenia dóbr osobistych, poinformowała Telewizja Polska. Obecnie toczy się ponad 120 spraw, z których część jest na etapie rozmów ugodowych. Większość roszczeń odnosi się do okresu, gdy prezesem Telewizji Polskiej był Jacek Kurski oraz audycji produkowanych przez Telewizyjną Agencję Informacyjną. Dyrektor generalny Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut, skomentował, że kwota ta jest ceną, jaką spółka oraz podatnicy muszą zapłacić za działalność Jacka Kurskiego i propagandystów z Wiadomości, oskarżanych o hejt i niszczenie ludzi. Podkreślił, że jest to jedynie fragment szkodliwej działalności, która zrujnowała wizerunek Telewizji Polskiej. Mimo że spółka próbuje osiągnąć porozumienia ugodowe, przy obecnej sytuacji finansowej spełnienie wszystkich roszczeń jest niemożliwe. Dlatego Telewizja Polska często kontynuuje procesy sądowe, próbując obniżyć kwoty roszczeń. W przeciwnym razie obecne władze mogłyby być oskarżone o działanie na szkodę spółki. Od 20 grudnia ubiegłego roku do sądu wpłynęła jedna sprawa o naruszenie dóbr osobistych, wytoczona przez Joannę Kurską, dotyczącą ujawnienia jej zarobków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz 19 grudnia ubiegłego roku odwołał dotychczasowe rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Państwowej Agencji Prasowej, powołując nowe, które zmieniły zarządy spółek. Nowym prezesem Telewizji Polskiej został Tomasz Sygut. Decyzja ta spotkała się z krytyką polityków PiS, którzy uznali ją za bezprawną. W ustawie okołobudżetowej zapisano możliwość przekazania publicznym mediom blisko 3 miliardów złotych z budżetu państwa, jednak minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że wypłata jest wstrzymana. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę, uzasadniając to rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. W rezultacie media publiczne, w tym Telewizja Polska, zostały postawione przez resort kultury w stan likwidacji. Strzelanina na bazarze w Bamianie, popularnym ośrodku turystycznym w środkowym Afganistanie, zakończyła się tragicznie. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do grupy turystów, zabijając 6 osób i raniąc 8. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się 3 obywateli Hiszpanii. Afgańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że poza 3 Hiszpanami zginęło również 3 Afgańczyków. Rannych zostało 8 osób, w tym 1 Hiszpan oraz 3 innych Europejczyków. Hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel Álvarez potwierdził tragiczną śmierć turystów z Hiszpanii, wśród których były 2 kobiety i 1 mężczyzna. Minister podkreślił, że zdarzenie wygląda na zamach. Szef rządu Katalonii, Pere Aragonés, poinformował, że ofiarami są mieszkańcy Barcelony, Girony oraz Figueres. Premier Hiszpanii, Pedro Sánchez, wyraził swoje zszokowanie i smutek z powodu morderstwa hiszpańskich turystów w Afganistanie. Na platformie X zapewnił, że monitoruje sytuację, a konsulat hiszpański pracuje nad zapewnieniem niezbędnej pomocy. Z relacji świadków wynika, że atak nastąpił krótko po przybyciu grupy turystów z Kabulu do centrum Bamianu. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień, gdy turyści robili zakupy na miejscowym bazarze. Afgańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potępiło zdarzenie i wyraziło kondolencje rodzinom ofiar. Do sobotniego popołudnia zatrzymano 7 osób podejrzanych o związki z zabójstwem turystów. Sprawa zaginięcia Karoliny K., 19-letniej mieszkanki Trzebienia, która we wrześniu 2001 roku zaginęła, a kilka dni później jej zwłoki znaleziono w Wiśle w miejscowości Grabówko, pozostawała przez lata umorzona z powodu braku wystarczających dowodów. Jednak dzięki postępowi technicznemu i determinacji policjantów oraz prokuratora sprawa została wznowiona. 2 września 2001 roku Karolina K. pojechała z bratem na dożynki do Pruszcza Pomorskiego. Brat wrócił wcześniej, a Karolina została do końca zabawy, która zakończyła się około godziny 2 w nocy.
Niestety Karolina nie wróciła do domu, a jej zaginięcie zgłosiła rodzina. 16 września przypadkowy spacerowicz znalazł jej zwłoki w Wiśle, około 13 km od miejsca dożynek. Ze względu na znaczny stopień rozkładu ciała, dopiero specjalistyczne badania potwierdziły, że to ciało zaginionej Karoliny K. Podczas pierwotnego śledztwa ustalono, że na dożynkach był również 25-letni Adrian W., który 2 miesiące wcześniej opuścił więzienie, gdzie odbywał karę za gwałt. Mimo że był przesłuchiwany i zaprzeczał znajomości z Karoliną, brak dowodów uniemożliwił postawienie zarzutów. Śledztwo zostało umorzone w marcu 2002 roku z powodu braku wystarczających danych. Kilka lat później, dzięki postępowi w badaniach śladów, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz prokurator z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wrócili do sprawy. Ponownie pobrano próbki z zabezpieczonych śladów, które trafiły do biegłego. Analiza wykazała obecność materiału genetycznego Karoliny K. w mieszkaniu Adriana W., co podważyło jego twierdzenia, że nigdy jej tam nie było. Na początku maja tego roku 47-letni dziś Adrian W., który odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo innej młodej kobiety w sierpniu 2002 roku, został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Prokurator postawił mu zarzut zabójstwa Karoliny K. pomiędzy 2 a 16 września 2001 roku oraz wrzucenia jej zwłok do Wisły. Śledztwo trwa, ale jest bardzo prawdopodobne, że Adrian W. odpowie za zbrodnię sprzed wielu lat, o którą jest obecnie podejrzany. W ostatnim czasie miał miejsce incydent, gdzie funkcjonariusze z wrocławskiej drogówki znaleźli w bagażniku samochodu narkotyki. Wrocławska policja postanowiła udostępnić nagranie z policyjnej kamery. 59-letni mężczyzna podróżujący autostradą A4 przewoził wówczas blisko 5 kg amfetaminy, o której rzekomo nie miał pojęcia. Rutynowa kontrola stanu trzeźwości zakończyła się dla kierującego w policyjnym areszcie oraz widmem kary nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Już po kilku sekundach rozmowy z zatrzymanym do kontroli, policjanci z wrocławskiej drogówki wiedzieli, że mężczyzna coś ukrywa. Uwagę mundurowych zwróciło szczególnie nerwowe zachowanie 59-latka. Ich przeczucie okazało się słuszne, gdyż w bagażniku auta podróżującego autostradą A4 znaleziono narkotyki, blisko 5 kg amfetaminy. Mężczyzna twierdził, że nie miał pojęcia o ich obecności. Policjanci nie mieli również zastrzeżeń co do auta ani uprawnień 59-latka do kierowania pojazdem. Jednak tak znaczna ilość narkotyku spowodowała, że auto zostało zabezpieczone, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dalszy los wrocławianina zależy teraz od sądu, który zdecydował o zastosowaniu wobec niego 3-miesięcznego aresztu. 59-latkowi, który podczas rozmowy z mundurowymi stwierdził, że narkotyki nie należą do niego i nie wie, skąd się wzięły w aucie, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Michał będzie przeszukiwał auto, podejdź od drugiej strony od drzwi. Stój przy otwartych drzwiach. Tutaj masz blokadę. Zobacz. No i tak by trzeba było wsiadać. No ale to jak mam na przykład teściową, która ma 80 lat. I nie może nogi podnieść. Ja tam nawet nie zaglądałem w całym. No, no, szczerze, nie wygląda mi pan dinera. No, no, nie, dinerem nie jestem. No, raczej nie, no, ale no, kurczę, co to za akcje? No, no, nie, 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 coś jeszcze znajdziemy?
on ma prawo jazdy 3+4. RD1, jakieś tam związki przestępcze, ale... Czyli porządno zobaczę. No nie, żadnych zakazów, że tam przejmą. Tak, jeżeli to oczywiście jest w tej wypożyczalni, to się nie przejmował niczym. Ale jeżeli zrobimy sobie krew, jeżeli nic panu na krwi nie wyjdzie, no to jest dla pana, myślę, dowód taki ratujący. Ale jak wyjdzie panu, że pan brał, no to raczej nie będzie dobrze. Pan dobrze wie. Dwóch piłkarzy Odry Bytom-Odrzański, grającej na czwartym poziomie rozgrywkowym, wykazało się bohaterskim zachowaniem, gdy interweniowali w sytuacji, gdzie nastolatka najprawdopodobniej planowała popełnić przestępstwo. Zdarzenie miało miejsce 18 maja na drodze S3 w województwie lubuskim. Kamil Walków i Mikołaj Zięba, podczas podróży na mecz swojej drużyny, zauważyli dziewczynę stojącą na wiadukcie, która wyglądała na osobę planującą przestępstwo. Piłkarze natychmiast zareagowali. Szybko podbiegli do dziewczyny i zdołali ją odwieść od tragicznej decyzji. Zachowali zimną krew, weszli na górę i bardzo powoli, zbliżając się do dziewczyny, odwiedli ją od decyzji, która mogła być brzemienna w skutkach. Relacjonował tygodnik Sport, który opublikował nagranie z całego zdarzenia. Mimo że piłkarze Odry Bytom-Odrzański przegrali tego dnia mecz z Kariną Gubin, poza boiskiem odnieśli znacznie ważniejsze zwycięstwo. Panowie, słowa uznania za waszą postawę i za to, że potrafiliście właściwie zareagować w sytuacji, w której wielu pewnie nie wiedziałoby, jak się zachować, dodał tygodnik Sport. Klub również wyraził swoje uznanie dla zawodników w mediach społecznościowych. W obliczu ludzkich dramatów Sport schodzi na dalszy plan, a dzisiejsza porażka nie ma najmniejszego znaczenia. Kamilu i Mikołaju, jesteśmy dumni, że reprezentujecie nasz klub i ogromne wartości swoim zachowaniem. Nisko się kłaniamy, napisano. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 9 osób podejrzewanych o udział w grupie trudniącej się kradzieżami maszyn rolniczych, budowlanych oraz pojazdów na terenie całego kraju. Skradzione urządzenia i samochody były następnie legalizowane metodą na tzw. klona. Śledczy ustalili, że członkowie grupy najpierw typowali ciągniki rolnicze i specjalistyczny sprzęt budowlany, a następnie po pokonaniu zabezpieczeń dokonywali kradzieży przy pomocy urządzeń do uruchamiania silników bez użycia kluczyka. Skradzione pojazdy transportowano na niskopodwoziowych przyczepach z plandeką do wcześniej przygotowanych miejsc. Tam pojazdy trafiały do tzw. dziupli, gdzie przerabiano ich numery identyfikacyjne, nanosząc na elementy nadwozia i tabliczki numery pojazdów legalnie poruszających się w innych krajach Unii Europejskiej. Legalizacja metodą na tzw. klona miała na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia pojazdów. Skradzione pojazdy i maszyny były następnie transportowane do wskazanych miejsc w Polsce oraz za granicę. Pierwsze czynności w sprawie doprowadziły do zatrzymania 4 osób podejrzanych o kradzież ciągników. Skradzione pojazdy zostały umieszczone na specjalnie przygotowanej lawecie, skąd miały być przekazane paserom. Podczas przeszukania posesji zatrzymanych, policjanci odkryli kolejny sprzęt pochodzący z przestępstwa z uprzednio usuniętymi znakami identyfikacyjnymi. Dalsze działania funkcjonariuszy naprowadziły ich na trop kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Wśród zabezpieczonego sprzętu znalazły się również samochody osobowe i łódź motorowa, które pochodziły z przestępstwa. Badania mechanoskopijne wykazały, że numery identyfikacyjne pojazdów zostały przerobione lub trwale usunięte. Łączna wartość odzyskanych pojazdów i sprzętu wynosi blisko 500 tysięcy złotych, natomiast zabezpieczonych do badań mechanoskopijnych ponad 300 tysięcy złotych. Na poczet kar zabezpieczono mienie o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Członkowie grupy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem oraz paserstwa w lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Wobec 4 osób sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Wrocławskiej Komendy Miejskiej po kilkuletniej żmudnej i skrupulatnej pracy operacyjnej oraz wykonaniu szeregu czynności procesowych rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia,
między innymi na lek zawierający srebro koloidalne. Śledczy ustalili, że członkom grupy udało się wyłudzić z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę blisko 3,5 miliona złotych. Do sprawy zatrzymano 5 osób, a funkcjonariusze zabezpieczyli około 90 tysięcy złotych w gotówce, dokumentację księgowo-handlową, telefony komórkowe, nośniki pamięci oraz druki zrealizowanych i pustych recept. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Wrocławskiej Komendy Miejskiej od 2021 roku rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem refundacji. Dzięki żmudnej pracy operacyjnej i szeregu czynności procesowych udało się zatrzymać 5 członków grupy, zabezpieczyć mienie o wartości ponad 1,5 miliona złotych oraz zgromadzić obszerny materiał dowodowy. Śledczy ustalili, że grupa doprowadzała do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzając w błąd co do zasadności refundacji za leki zawierające srebro koloidalne oraz inne substancje, takie jak innowacyjne witaminy, urotropina i lewomentol. Grupa posługiwała się fałszywymi receptami, wystawionymi na dane 76 pacjentów w wieku senioralnym, wyłudzając w ten sposób blisko 3,5 miliona złotych. Ponadto członkowie grupy zbywali przypisane pacjentom i objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia produkty lecznicze innym osobom, naruszając przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne. W toku działań, nadzorowanych przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Fabrycznej, policjanci weszli do kilku mieszkań i gabinetu medycyny estetycznej na terenie Wrocławia. Zatrzymano 5 osób i zabezpieczono znaczne ilości dokumentacji księgowo-handlowej, telefony komórkowe, laptopy, tablety, nośniki pamięci oraz druki zrealizowanych i pustych recept. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę o łącznej wartości blisko 90 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz wyłudzeń pieniędzy na dużą skalę. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jedna z osób odpowie także za złożenie zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie oraz składanie fałszywych zeznań. Ukrainiec, który zgłosił kradzież torby z 4 milionami złotych, został zatrzymany przez policjantów ze Śródmieścia. 58-letni mężczyzna trafił do aresztu za składanie fałszywych zeznań. Zdarzenie, w wyniku którego mężczyzna twierdził, że stracił blisko 4 miliony złotych, miało miejsce 23 kwietnia. Wówczas obywatel Ukrainy złożył oficjalne zawiadomienie o rozboju. Zgodnie z jego zeznaniami, cała suma skradzionych pieniędzy miała należeć do niego. Pokrzywdzony w trakcie czynności procesowych zeznał, że skradzione pieniądze w całości należały do niego. W rzeczywistości jednak tak nie było. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu oraz z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, dzięki skrupulatnej analizie całej sytuacji, ustalili, że pieniądze nie były własnością 58-latka, poinformowała w poniedziałek warszawska policja. Mężczyzna w swoich zeznaniach twierdził, że cała suma pochodziła ze sprzedaży nieruchomości oraz oszczędności. W związku z tym 58-latek został zatrzymany przez śródmiejskich kryminalnych i usłyszał zarzuty za składanie fałszywych zeznań. W trakcie dalszego postępowania sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, stosując wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Policja podkreśla, że sprawa ma rozwojowy charakter, co oznacza, że mogą pojawić się nowe fakty i okoliczności dotyczące tego incydentu. Policja nie chce jednak na tym etapie ujawniać więcej szczegółów swych ustaleń. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.